Ostatnio robiłem już dla Was podobny odcinek. Na szczęście nasz świat aż tonie w głupich i bezsensownych patentach na wynalazki, dzięki czemu mogłem przygotować kolejny. Zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 najgłupszych patentów na wynalazki. Numer 10. Pewnie znacie psy, które mają tak długie uszy, że aż wpadają im do miski. Dawanie takim psom czegoś innego niż sucha karma to prawdziwa udręka przy późniejszym zmywaniu jedzenia z sierści. Całe szczęście Bóg dał nam człowieka, który opatentował wspaniały wynalazek. Ochraniacze na uszy dla psów. Jednak tutaj musicie zdecydować. Albo pies z brudnymi uszami, albo pies, z którym w życiu nie będziecie chcieli pokazać się na osiedlu. Numer 9. Kolejne cudowne odkrycie, które trafiło do urzędu patentowego. Nazywa się metoda trenowania kota. Polega, krótko mówiąc, na kierowaniu promienia światła raz na ziemię, raz na ścianę i tworzeniu świetlnych wzorków, które zachęcą kota do biegania i skakania. Nie wydaje wam się, jakiś gość opatentował właśnie zwykłą zabawę z kotem za pomocą lasera. No to teraz czekamy, aż ktoś zarejestruje inne perełki, na przykład metoda aportowania. A nie, to już było w poprzednim odcinku. Boże, czemuś nas opuścił. Numer 8. Pamiętacie, kiedy jako dziecko po raz pierwszy oszukaliście system? Wiecie, byliście na huśtawce, ale zamiast do przodu i do tyłu, huśtaliście się na boki. Mam dla was złą wiadomość. Niejaki Steve Olson opatentował ten sposób. To znaczy, że nie macie już do niego prawa. Kiedy następny raz będziecie wybierać się na plac zabaw z zamiarem huśtania się na boki, teoretycznie najpierw powinniście zwrócić się do Stevena z prośbą o zgodę. True story. Numer 7. Symulator przybijania piątki. Nie, to nie tytuł kolejnej głupiej gry, przy której let's playerzy odzierają się z resztek godności ku uciesze małych Jessic i Brianków. Symulator przybijania piątki to prawdziwe urządzenie do stosowania na przykład podczas meczów reprezentacji, kiedy oglądacie je sami i nie macie komu przybić piątki. Numer 6. Tutaj to samo, a jednak coś innego. Odwrócona piątka, czyli urządzenie do klepania noworodków w pupę, aby im się dobrze spało. Szczególnie pomocne może okazać się dla rodziców, którzy otrzymali już swoje pierwsze 500+, więc postanowili wyjść na miasto, aby oddać się trochę bardziej skomplikowanym działaniom matematycznym z udziałem procentów. Numer 5. A teraz uważajcie, bo na pierwszy plan wkracza rozdzielacz pośladków. To gówniane urządzenie, przy czym gówniane jest tutaj chyba komplementem, służy do rozdzielania waszych pośladków podczas korzystania z toalety. Jego głównym, a raczej głównym celem jest ułatwić wam robienie kupy i zapobiec nadmiernemu brudzeniu okolic odbytu podczas defekacji. Babciu, to jest zajebiste! Numer 4. Patent z Wielkiej Brytanii w postaci przenośnego siedzenia. Jeśli oglądaliście popularną animację o człowieku, który mógł usiąść wszędzie, z tym urządzeniem będziecie mogli mu przybić piątkę. Innowacyjny wynalazek to nic innego jak kawałek deski, który zwisając przy waszym tyłku jest zawsze w pogotowiu. Numer 3. Kolejny wymysł szalonych Amerykanów, czyli dziewczęce majtki z kalendarzem. Pozwalają na określenie w czasie, kiedy zacznie się miesiączka, a może czy właśnie trwa. Trudno powiedzieć z myślą o kim bardziej stworzono tę bieliznę. O samych dziewczynach, czy bardziej o facetach, którzy podczas imprezy, a szczególnie podczas zgonu dziewczyny na imprezie, nie mogą się oprzeć. Numer 2. Czapka ze schowkiem w środku. Przeznaczona dla kobiet, które uważają, że noszenie torebek jest przereklamowane, albo nawet seksistowskie, i zamiast tego wolą wkładać na głowę coś, co wygląda jak kupa. Ale przecież wygoda jest ważniejsza od wyglądu, prawda? W środku kupy, to znaczy czapki, możecie schować kosmetyki, kluczyki i wszystko to, co normalnie trzymalibyście w typowej, gigantycznej portmonetce. Jednak ostrzegam, z takim czymś na głowie, wasze szanse na znalezienie wymarzonego księcia z bajki drastycznie spadną. No chyba, że książę będzie koprofilem. Numer 1. Elektroniczny powstrzymywacz chrapania, czyli idealny prezent, którym ukażecie swoich chłopaków, mężów, ojców za te wszystkie nieprzespane noce. I nie wystarcza wam to, że sam fakt, że chrapią i prawdopodobnie umrą przez to szybciej, jest już dla nich wystarczającą nauczką. Elektronik Snore Stopper, umiejscowiony na szyi, za każdym razem, gdy wykryje chrapanie, porazi chrapiącego prądem. Czy to na pewno jest urządzenie przeciw chrapaniu, a nie powinno raczej leżeć na jakiejś półce w sekshopie w dziale Sadomaso? To pytanie pozostawiam wam. Tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nic nie przegapiliście. Między innymi 10 rzeczy, które dowodzą, że radom to stan umysłu. Zobaczcie też moje inne kanały na YouTube, które prowadzę, jeśli jeszcze o nich nie wiecie. Kanał z animacjami, kanał z wyznaniami. Wszystko znajduje się na ekranie. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już jutro. Cześć.